Witam, witam, dobry wieczór. Kogo witam, kogo goszczę? Witam u Pączka na kanale. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci po pracach, nie pracach i innych zajęciach, szkołach, zrelaksowani. Ja niedawno z pracy przyjechałem, jakieś 1,5 godzinki temu, ale zanim człowiek zjadł, zanim człowiek sobie wypił kawę, zanim cokolwiek porobił, to też chwilę czasu zajęło. Posiłek skończyłem. Myślę, że można by zacząć naszą symulację, a będzie ona dość ciekawa. Będziemy gonić się dzisiaj po scenerii Wrzosy, takim fikcyjnym składem Intercity Matejko. Ja uruchamiam w tej chwili starter i czekamy, aż załaduje się scenaria. No, od poprzedniej wersji chyba. O, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Od poprzedniej wersji przyznam szczerze, no, ładują się te scenerie dłużej, szczególnie Wrzosy. Wrzosy są bardzo dużą scenerią. Jest to ponad 160 km szlaków kolejowych, także jest gdzie jeździć. Nie, to akurat nie jest taka randomowa tapetka widoczna, ale spokojnie się wczyta. Mam nadzieję, że dobrze, że nie popełnię jakiegoś faux pas. Na zasadzie nie kliknę w wagon zamiast w lokomotywę. Zaraz się przekonamy. Myślę, że lokomotywę dobrałem dobrą. EP07361 w bardzo fajnym malowaniu. Fajnie, że postarali się do tego update'u dorzucić tą lokomotywę, bo ona ma chyba dość krótko to malowanie. Nie pamiętam, chyba w tamtym roku ją malowali. Wagonik też będzie, pierwszy wagon tuż za lokomotywą, również będzie ciekawy. Też go wprowadzili po tym update'cie 22.03, bo wcześniej go nie widziałem, przyznam szczerze. A okleina bardzo mi się podoba. Jest to wagon 174A, jak dobrze pamiętam, wagon drugiej klasy. Karol, jakby coś, pomożesz mi z klawiszologią. Bo nie, w sensie chyba homem i endem się przenosiło pomiędzy pojazdami w składzie, ale dobrze nie pamiętam. Oj, tam nie pamiętam. Pamiętasz dobrze, już przejeździłeś trochę. Co tam jeszcze było? Mamy jeszcze taki polski symulator, ale online'owy. Kurde, zawsze TD. Aha, Train Driver. Boż. Wchodzisz, kurde, na jakąś scenerię, a tam ci prosi analiza. Jeszcze byłem zielony człowiek, nawet nie wiedział, co to jest analiza i czemu to służy. O, załadowało się. Pociąg osobowy ze stacji Jerzynianka wjedzie na tor 4 Altem. przy peronie trzecim. Pociąg kończy bieg. Radio Prosimy zachować Control dystans do R. przodu. Dwaj dobrze, wiatr podany. Dziękuję. Wreszcie, kurde, te trzaski to różnicowy obwodu głównego, to był tak, silniki trakcyjne, wyłącznik szybki, tu jest odluźniacz. No, dokładnie, lip użytkownicy słuchawek. Tu jest wyłącznik szybki. Przetwornica, ojejku. Tu
Tu gdzieś to chyba było. Nie. Tu była przetwornica, tak. Tu. Krężarka. PC1 było. YQI. Ogrzewanie pociągu. O tym wagonie mówiłem wcześniej. Ja przejdę dalej, bo to ta sprężara z przetwornicą tak hałasują, że to jest... Pożal się pali. Ustawię sobie kamery. Kąty, z jakich będę chciał widzieć skład, tak z wysokości pasażera mniej więcej. No jest ok. Nie, nie jest ok. Dobra. Tu mamy wagon pierwszej klasy. Co, podoba się ten pierwszy wagon, ten 174A, nie? A tu masz wagon 140A10. Ja sobie włączę rozkład. Mamy jeszcze 3 minuty, spokojnie. Pokażę ci jeszcze inne funkcje. O, chcę widzieć koła tego dziada. Pokażę ci jeszcze inne funkcje. Może być. Tu jest ok. Inne funkcje oprócz rozszerzenia sobie zrobimy. Przejdziemy sobie na miejsce maszynisty. Oprócz tego jest jeszcze scenariusz, czyli potem to podpowiadajka. I jeszcze ci pokażę coś takiego. Nie było na odbiorze. Aha, dobra, to są transkrypcje. Jak tabulator, czyli mapę szlaku. Można sobie o podążaj za kamerą, podążaj za nie wiem za czym. Za pojazdem. O! Dobra. No, bardzo. Dobra, bo ja nie widzę. Dobra, mamy sygnał odjazdu. Ale nie dostaliśmy jeszcze sygnału od kierownika pociągu. Odjeżdżamy, czyli odhamowanie, odluźniacz. No to rozruch. Cześć Szymson. Musi być. O.
siebie, bo jedziemy. No a tamten poprzedni pośpieszny przed panem. No proszę, Bysiu. Nastawnik dodatkowy. Gdzie my się mamy jeszcze zatrzymać? Ulica Zdrojowa. Tak jest, Bocznikowanko. Siema Shadow. Piastowska. W następnej stacji staję. Nie, szczerze nie. Nie. Chyba że mówię o sporcie, no to jeszcze sumo. Taką mam budowę ciała. Tą sobotę. Będzie przystanek. Sobotę i w niedzielę.
bocznikowanie. Dobra. Tu chyba będziemy mogli sobie trochę pogadać. Na Flapjacka jadę w sobotę i w niedzielę. Zobaczymy. Problem w tym, że na coś dobrego ostatnio mnie nie stać. O, mijanka była. Sekunda, bo jest strasznie głośno i własnych myśli nie słyszę. Dziękuję ci bardzo, Kacper. Cześć w ogóle. Siema, Kacper.
Dziękuję Kacper za odwiedzinki w ogóle. Siemanko i dobry wieczór wszystkim, którzy są, którzy dołączyli. Tę grę, Karol, podlinkuj jak możesz. Nie wiem, czy masz, chyba masz uprawnienia do wrzucania linków. Domyślam się. Kierownica to nie jest, to się nie nazywa kierownica, to się nazywa, zaraz zobaczę, nastawnik jazdy. I tak, to służy do zmiany prędkości. Tu masz nastawnik jazdy, tu jest nastawnik jazdy dodatkowy. Obok, po prawej stronie masz nastawnik kierunku. O, tutaj ta wajcha pod tą kierownicą. Tu jest hamulec główny. Tu jest hamulec pomocniczy lokomotywy. Ha ha ha.
spowolnimy sobie troszkę, bo lecimy odrobinę za prędko. Wagonów w składzie, kochani, 10 wagonów w składzie. A tu przyznam rację, ale mi to nie przeszkadza. Jeżeli jest odpowiednia prędkość, to można grać. Cześć, cześć, dzięki Kacper. No dla niektórych jest to za głośno. No niestety takie są, tak jest standardowo w tym, w lokomotywie. Wariacje. Powiem ci, czekaj, nie ta wkrężara się wyłączy. Pieprzono. Powiem ci, że to był fart. To był czysty fart po prostu. Ja już taki napięty byłem, kurwa, przejadę to, przejadę. Przerżnę S1. Proszę bardzo, 6DG. Jak się na te 6DG mówiło, Karol? To jest chyba najlepsze zatrzymanie na S1. Turbostonka, o dobra, dzięki. O, z tymi wagonami muszę kiedyś pojechać na towarze. Pierdzielony, 2 metry, kurde, od tego, od semafora, nie? Jedziemy.
Tarczy, zatrzymaj się. Aha. Czekaj, nie mam przeleć. Karol, nie, znaczy jadę do Wrocławia, a z Wrocławia do Poznania jeszcze nie wiem, jak się tam biorę. Kurczę, 5 luda.
się trzyma wzorcowe 100 na godzinę cały czas. Cały czas trzyma szlakowo. O tak, trąbienie przy... który to jest? W8A? Czy W8B to był ten znak? O! Musimy trochę zwolnić. Do samej Jerzynianki teraz będzie 100 na godzinę. Karol, zawsze możemy wrócić. A na konduktora musisz mieć średnie pełne z maturą. Wrócić do Henryczka to nie jest problem. Dobra, mamy zielony.
tym sobie poradzić. Dla relaksu zapalę. W ogóle uruchomiłem, Przemek, mój przyjaciel, uruchomił tryb zwrotu biletów, w sensie Foo Fighters. No bo co tu zrobić, no, koncertu nie ma, a nie chciałbym, żeby moja kasa przepadła. 5500 zł piechotą nie chodzi. Spoko, dobrze cię rozumiem. Doskonale cię rozumiem, także no problemy. Ja na siódmą wstaję, na siódmą muszę być w pracy. Znaczy nie jutro, ale ogólnie. Także teraz mam urlop, ale tak to jak mam na dniówkę, to na siódmą już muszę być w pracy. Koło szóstej dopiero wyjeżdżam gdzieś. Ale bardzo ci dziękuję, że wpadłeś. To jest dla mnie ważne. Każdy stały widz to jest skarb. O kuźno. To Ticketmaster powiadasz? To czekaj, ja zobaczę z czego ja mam. Ja mam Eventim. Z mojej strony i serdeczne pozdrowienia dla ciebie. Cały czas zielone, piękne. Cześć Grzegorz z Hiszpania, witam, również pozdrawiam. Miło mi to słyszeć. Miło mi to słyszeć, Kasperku. Pewnie mijamy Rakowice. Tak, ale tutaj nie mamy przystanku. Przystanek mamy dopiero w Jerzyniance.
Radio na kanał drugi. Paskudztwo, dosłownie śląskie paskudztwo. No to gaz do depy. Nowa Ruda. Również dziękuję za odwiedzinki i życzę przyjemnych snów i spokojnego jutra. Jutro może się widzimy w Etensie. Zobaczymy. Tymczasem dodajemy gazu. Trzymaj się, dzięki. Patrzcie, ile tutaj jest stacji. Cześć Maciej P7, witam. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że nic nie będzie poważniejszego.
Nie, no bo ja pracuję do trzeciej, jak to, to żebym wiedział po prostu, jak to biorę z nią. Jak nie będzie miał ludzi, to najwyżej zamkniemy sobie. No na razie do pół godziny, no, tak to wiecie. O, to coraz bliżej mnie masz. Jasne cholera, nie wyrobię się. Kurde, zawałka. Nie, nie chcę na górę. Ktoś podaje tarczę i trzeba mi to odpowiedzieć. Dobra. Mi nie wyszło. Przyjąłem. Oj, w tym operowaniu tymi hamulcami to... A. Na dwa pantografy. Prawda, trzeba mieć. Ale ja to lubię, dla mnie to jest świetna zabawa.
Gonimy towara. Później przystanek mamy Kujacin. Gdzieś od godziny, no długi, długi szlak. Scenariusz jest przewidziany na 100 minut. Dobry, cześć Pytlanczak. Witam, witam, dobry wieczór. Ciągle nabieramy prędkości. Czy serio ma masz tyle ludzi? Nie, nie. W maszynie nie ma parowozów. To jest właśnie ten problem, że parowoz tu nie ma.
Wjeżdżamy na Kujacin i zaraz się będziemy zatrzymywać. Chyba poza peronem stanęliśmy kawałek. No, milimetrów braku, byśmy zmieścili się w peronie. Przyjąłem. Poziom, no to dobry początek. Następny przystanek mamy Dębicę Osobową. Teraz to już tylko przelot. I ostatnia to będzie Turów.
mokre. To nie fajnie coś takiego czytać. Ci połowa samochodu. Nie, u mnie wszystkie kulają. Akurat to są wrzosy. Wrzosy chodzą bardzo prędko. Tu akurat mamy 8.30 Matejko. Taki troszkę fikcji. No i kiła. Trzeba będzie się kulać troszkę mieście. O, nie lubię takich nowych. Szkoda. A wiadomo dlaczego wywala? Co się dzieje? Na PC2 powinienem jechać. Thank you.
Ja nie pamiętam. Wiem, że z czerwony z lewej, ale wszystkiego dokładnie nie pamiętam. Dobra, pojedziemy na PC1. Nie pamiętam, jak się w tej 7 PC2. Ulubiona lokomotywa? Jeśli chodzi o model, no to chyba EU44 z ogólnych lokomotyw, bo z polskich to EP09. Następna jest Rzesa. Ustronie? Kurde, Ustronie to jest trudny skład dla mnie. Jutro w sumie nie planowałem maszyny. Bo u mnie jest dużo gier, to nie jest, nie tylko jest maszyna. Akurat miałem pomysł na... Dzisiaj na Matejko. Stronie to bym musiał zrobić na standardowej EU07, EP07. Ale to nie jutro. T22.
chyba fajnym malowaniu ET22, nawet go już używałem. Cześć Sebastian, CB34, dobry wieczór. Także powiem wam szczerze, że sam lubię wykorzystywać lokomotywy o fajnych malowaniach. Takie jak ta. Trapez z żółtym czołem to jest coś pięknego. Karol, ty jesteś jeszcze w ogóle? Karol, jesteś w ogóle na tym? Sygnał zastępczy. W przypadku jazdy po przeciwległym torze. Możesz wspierać. W przypadku jazdy na przeciwległym torze dyżurny nie może podać innego sygnału wjazdowego na semaforze wjazdowym, jak tylko zastępczy. Wrzosy. Cześć Łukasz Kalęba, godzina kontrolą, witam, cześć, cześć. Znowu zmieniamy tor na właściwy. Następna stacja Dębica. Nowa paczka, w sensie nowa wersja, update 22.03, moim zdaniem zajebisty.
fajnych rzeczy pododawali. Co mi się bardzo podoba, Łukasz, to zaraz ci pokażę. To jest ten wagon. Pierwszy. To jest 174A do kleinu. Coś pięknego. Do 60 znowu. Czystego nikt nie kojarzy. No spróbujemy impulsa. Ale to na spokojnie. Szczerze mówiąc, bardzo lubię składy wagonowe.
O, właśnie tego nie wiem. Nie rozgryzłem jeszcze, jak EU44 się to robi. Dobra, mamy odjazd. Intercity Matejko. Kurde. Lecimy 120 szlakowo. O nie, znowu ograniczenie do 70. To się za bardzo nie rozpędziło.
Jeszcze będą. Ale już nie tak często. Będzie tak od święta. No bo fabułę Kingdom Come Deliverance zakończyliśmy. Krawkowy posterunek od gałęzi. Tak przemianował Piotrek. Ja dziękuję. Ja dziękuję. Piotruś. No nie ma opcji, żeś tak normalnie zmienił już image kanału. Ekstra. Teraz już chyba będziemy mogli gnać spokojnie. Za duża, ale zaraz Piotr Kuciński, godzinna. Aha, dobra, już dobra.
Co mi te czuwaki tak nagle wywołały? Dobra, jesteśmy w... O, wybujały trochę. Co to za bujanie? Cholera, mamy limit. Nie wiem, czy zdążę wyhamować. Niestety nie widzimy się. Nie widzimy się. Ja nie wiem, czy w ogóle będziemy się widzieć 23-24. To też jest pod znakiem zapytania.
wziąć hamulec. Ale buja tym składem psie pole. Nie wiem, bo też w EU44 próbowałem podnosić pantograf Godzilla, Król Potworów i też standardowymi klawiszami mi to nie wychodzi. Już teraz prosto do Turowa. Już chyba bez zatrzymań do Turowa wjedziemy.
Trzymamy się rozkładowej. Wjeżdżamy chyba do Turowa. Moim zdaniem bardzo fajny dworzec. Ja się na nim bez problemu odnajduję. Wyłącznie ogrzewanie posił. Co to się robiło? Ogrzewanie pociągu do... Bardzo duży dworzec, jeśli chodzi o Poznań Główny, fajnie rozbudowany.
cholera wie. Nigdy nie umiałem. Dobra, jest godzina 23 z hakiem. Ten scenariusz faktycznie dają nam w granicach 120 minut. Mam nadzieję, że wam się podobał. Mi na samo dzień dobry dzisiaj już wystarczy. Ja maszynę gaszę, to znaczy robię inaczej. Robimy taki myk. Złotka tutaj zostaną. Ja robię szybki odjazd. Troszkę stąd uciekłem.
Wrzucamy na luz. Jedziemy na grupę postojową. Czyli kij wie gdzie. Prądu nam zaraz braknie. Tory do nieba, no, tego jeszcze nie było. Idealne zatrzymanie. Nie wypuszczamy. O, ładna sceneria, nie powiem. Prądu nie ma, skończyły się kable. Także bardzo humorystycznym akcentem kończymy dzisiejszy streamek. Kończymy dzisiejszy live. Ja wam wszystkim bardzo dziękuję za obecność, za aktywność na czacie i idę się położyć. Jest trochę zmęczony. Także takim żółtym, ładnym czułkiem żegnamy się. Oj, ślicznie, ślicznie zrobiona. Ślicznie wykonana lokomotywa. Zakład Północny Gdynia. O kurde. No, aż dęba stanął pantograf. Ja myślę, żeby go opuścić jednak. Bo wygląda to trochę obciachowo. To mogę pogasić. O. No tutaj zostało, to zostało. No i dobranoc wszystkim. Ogólne wejdź. O, także żegnamy się z peronu początkowego. Gdzie zaczynaliśmy przygodę. I pomyślimy nad jutrzejszym streamkiem. Co będziemy streamować? Nie wiem. Może ETS-a, ale no to trochę kilometrów zajmie. Bym musiał zacząć o 16, żeby skończyć o 22, 23. To jest prawie 5000 kilometrów i dobre 6 godzin jazdy. Także do tego muszę być mega wypoczęty. Wszystkim życzę spokojnej nocy. Trzymajcie się. Dobranoc.